Dzień dobry, witam Was serdecznie Słowem Bożym w poniedziałek, a czynię to słowem zapisanym w Psalmie 81, wierszu 2. Radośnie śpiewajcie Bogu mocy naszej. Oraz z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z 6 rozdziału 4 i 10 wiersza. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Oraz słowa biskupa Mieczysława Cieślara: wielką radością naszą jest śpiew i muzyka. To najwspanialszy dar dany nam przez Boga. Drzwi ewangelickich kościołów były dla niej zawsze szeroko otwarte i tak będzie nadal. Tym większa nasza radość, jeżeli przez śpiew i muzykę ludzkie serca staną się bardziej czułe i szlachetne. Muzyka stanowi bardzo ważny element naszego życia. Kojarzona jest z nastrojem, z uczuciami, z emocjami, które towarzyszą pokrzepieniu, pocieszeniu, czy też wsparciu, a także i dziękczynieniu Panu Bogu. Radośnie śpiewajcie Bogu mocy naszej, wykrzykuje psalmista. Te słowa są dla niego prawdziwe i posiłkuje się nimi każdego dnia, śpiewając Panu Bogu na chwałę. Pieśń towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Dzięki niej możemy głosić też Boże Słowo, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, śpiewać hymny, śpiewać pieśni pochwalne, dziękczynne. Pieśń jest także bardzo ważnym czynnikiem w służbie Panu Bogu. To ona pociesza, to ona nosi wtedy, kiedy są w naszym życiu trudności, ale także i radości. Oddawajmy Panu Bogu cześć i chwałę pieśnią i słowem, a także i czynem. I niechaj to Słowo Boże, które dzisiaj nam towarzyszy, będzie pieśnią naszego serca. Niech ta pieśń wybrzmiewa z naszej głębokości, z głębokości duszy. I niechaj ona prowadzi nas każdego dnia, daje radość, uśmiech, ale także i niech towarzyszy w tym, co dla nas jest trudne. Pozostańcie z Bogiem. Dobrego, miłego dnia życzę.